Dzień dobry. Dzisiejsze nagranie zacznę od czegoś jak zwykle niedopasowanego do tego roweru. Pochwalę się przy okazji wreszcie pomysłem, jak zamontowałem lampę taką świecącą dużo lepiej. Nie przeszkadza mi w dolnym chwycie, a przy tym nie ogranicza miejsca, gdzie mogę położyć dłonie wyżej. A to dla mnie ważne. Drugą lampeczkę mam tu, trzecią gumówkę tu i czwartą doskonałą tu. W tyle widać? Nie widać. Ledwo. Szpital i na mapie prawdopodobnie te zarośla są oznaczone jako miejsce, albo inaczej, ruiny o znaczeniu historycznym. Nie doczytałem ruiny czego, prawdopodobnie jakiejś kotłowni szpitalnej, niczego na pewno militarnego, ani naprawdę zabytkowego. Miejsce schadzek, spotkań młodzieży spożywającej trunki oraz substancje psychoaktywne w ilościach nieopisanych oraz oraz moja krótka wyprawa. Widać mury, ale wszystko zarośnięte. Myślałem, że jesienią będzie to widać. Ptactwo i sroki przeklęte, które wypłoszyły wróble z moich okolic, a wróbelki wprost kocham. Teren szpitala już. Nie będę się tam pchał, ale gdzieś tu blisko są schody, wejścia, stare właśnie takie przejścia różne i niedokończone budowle, w zasadzie podpiwniczenie. No chyba tego nie zobaczę. To nie tam. Tam też rzeczywiście jakiś beton jeszcze straszy, ale ten, o którym myślę, jest inny. Nie ten. No i takie to znaczenie historyczne i takie ruiny, czyli nic szczególnego, zwykły bym powiedział urbex, może tym się różniący, że nie opuszczony szpital, tylko nieukończony, jakieś elementy, podpiwniczenie nieukończonych fragmentów szpitala. Im dalej, tym robi się ciekawiej. Tylko strach trochę o rower. Tu tutaj, kochana, się nie ruszaj. Rzeczywiście przypomina to bunkry pod tym względem, że jest szaro, dużo betonu, stare płyty, ale zarośnięte wewnątrz, śmieci, ale nic szczególnego, jestem lekko zawiedziony. Ani to jakieś znaczenie, ani to szczególnie ciekawe. A z drugiej strony warto zawsze poznać coś więcej, jeżeli chodzi o cały melanż betonowy.
super, Marcinkus. Bajer, właśnie. Już nie przewidzieć, że to jest śliskie, to trzeba być dziusiem. Może na to lepiej. Spróbuj, bałwanie. Dobra, przerwa na moment. Piękny start. Rozbite kolano na imitacji urbexu. W sumie czemu imitacji? Ach. O, właśnie w takim miejscu by się przydał rower zwany gravelem. Pomyślę o takim w przyszłości. Na rok, dwa, trzy. Że się jeżdżenia będę trzymał do końca możliwości, to wiem. Z rozmowy z napotkanym panem w rozmowie potwierdziło się to, że rzeczywiście są to po prostu niedobudowane części szpitala. O, chyba nic się nie nagrało tradycyjnie. Chwaliłem ten uchwyt, okazuje się, że się super sprawdza. Droga oświetlona, nie martwi się tym, że coś wjadę. Zwolniłem oczywiście sobie, bo mogę dużo szybciej. I no, jesienne temperatury, łeb już trochę przewiany, mimo tego, że zasłonięte uszy, więc spadam powoli do domu. Bez żadnych atrakcji poza tym jednym betonem, ale trudno. Za tydzień mam ambicje na coś bardzo niesamowitego. Czy się uda? Zobaczymy. Marcin obszedł jezioro. Jezioro zostało obeschnięte. Czasownik nieprzechodni, ale przechodni miejsce. Proszę bardzo. Kładka z dziurą. Bardzo się chwieje. Dobra wyprawa, krótka. Betony nieudane. Reszta w miarę. Tak naprawdę o każdej porze roku, póki jest sucho, warto by spojrzeć nawet na szoskę. Nie trzeba się uzależniać od górala, a tudzież innych pojazdów. Oczywiście jak spadnie śnieg, czy deszcz, czy deszcz, czy częstszy, to będę musiał pomyśleć o czymś innym. Rozstałem się ze swojej górskiej, ale to jeszcze chyba z miesiąc, jeśli nie więcej. Dobra, nie przynudzam, film taki sobie, nie wiem czego w ogóle złożę. Piękne drzewo za mną, pewnie nie będzie widać. Spróbuję zrobić mu zdjęcie i to tyle, już nic więcej nie nagrywam. Dobranoc.